Nauczanie domowe, 13 grudnia. Księga Liczb, rozdział 24, wersety od 2 do 7 i od 15 do 17. Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić proroctwo swoje, mówiąc: wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są Twoje namioty, mieszkania Twoje, Izraelu, jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, który Pan sadził, i jak cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą. Król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: wyrocznie Balaama, syna Beora, wyrocznie męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznie tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Wieszcz Balaam został sprowadzony przez króla Moabu, Balaka, by przekląć Izraela. Ale okazuje się, że ten, który miał przeklinać, zaczyna błogosławić. Słowo Boże mówi wprost, że Balaam spostrzegł, że dobre jest w oczach Pana błogosławienie Izraela, i wtedy nie szukał już wróżb, lecz twarz obrócił ku pustyni i zaczął właśnie błogosławić. Samo w sobie przełożenie przekleństwa na błogosławieństwo jest już symbolicznym czynem. To, co wydawało się wojną, to, co wydawało się konfliktem, nagle przeradza się w dostrzeżenie błogosławieństwa. Była wojna między Moabem a Izraelem, ale jeżeli ktoś był otwarty na duchową rzeczywistość, zauważał w Izraelu błogosławieństwo i sam wchodził w ten nurt. I wiemy, że tak było, że przez wieki zostały różne osoby włączone w ten naród. I to jest pierwszy sygnał, że ci, którzy są wrażliwi na duchową rzeczywistość, mogą wejść w błogosławieństwo, mogą wejść do ludu Bożego, mogą tworzyć tę Bożą społeczność, Kościół. To drugie proroctwo, które wypowiada, zauważmy, pogański wieszcz, widzący, dotyczy dwóch symboli. Mowa o gwieździe. Nam naturalnie to kojarzy się z gwiazdą betlejemską i słusznie, ponieważ odniesienie do tego pojawiającego się światła wielokrotnie pojawia się w Piśmie Świętym. W księdze proroka Izajasza w 9 rozdziale mamy to zdanie: nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. I wiemy, że ewangelista wprost odnosi to do Jezusa, który przechodzi przez krainę półpogańską, pogańską, i w Apokalipsie, czyli w tym finale dziejów, Jezus jest gwiazdą świecącą poranną. Drugi symbol, berła, jest związany z królowaniem, z królestwem. W Księdze Rodzaju mamy w 49 to proroctwo, że nie zostanie odjęte berło od Judy, zanim przyjdzie ten, do którego należy. I tak było. Władza sądownicza nie została cofnięta w Izraelu, póki nie przyszedł Mesjasz. Żydzi powiedzą do Piłata: nam nie wolno nikogo zabić. Zostało berło rządzenia, sądzenia odjęte od nich.
bo przyszedł ten, do którego należy, Mesjasz. Te dwa symbole, gwiazdy i berła, mają podwójne odniesienie. Z jednej strony do Dawida, to takie odniesienie pomocnicze do królestwa i przede wszystkim do Mesjasza, to jest główne znaczenie. To niesamowite, że pogańskie słowa odnoszą się do Mesjasza. Pogański wieszcz mówi o czymś, co będzie się działo dla całego świata. Inne tłumaczenie tego 17 wersetu może brzmieć tak. Gdy gwiazda skieruje swój tor do Jakuba, wówczas trzymający berło powstanie w Izraelu. I tu już widzimy, gwiazda nie tyle może na osobę jest skierowana, co jest znakiem prowadzącym do osoby. I dlatego kojarzy nam się ta gwiazda z tego proroctwa Balaama z gwiazdą betlejemską. Dla mędrców ze wschodu gwiazda wskazywała na gwiazdę, na króla żydowskiego, dzierżącego berło. Ten proces dochodzi do finału. Niewierzący odkrywają rzeczywistość duchową, światło, mądrość i królowanie, władzę. I tak jest. Każdy otwarty duchowo człowiek zobaczy w Jezusie mądrość i władzę, moc i światło. I chodzi o to, żeby coraz bardziej być otwartym. Ta przemiana, która się dokonuje w mentalności, w myśleniu, w podejściu, w duchowości, powoduje, że Mesjasz jaśnieje dla wszystkich. Jest to dla nas z jednej strony nadzieja, ponieważ my możemy też coraz bardziej doświadczać tego, jak Bóg nas prowadzi, po jakich ścieżkach, nawet dosyć skomplikowanych, zagmatwanych, prowadzi nas światłem swoim, ale też możemy zobaczyć, że innych tak prowadzi. Tych, po których mało byśmy się spodziewali takiego Bożego działania, no bo przyszli nas przeklinać, tak jak Balaam, bo nie są nam życzliwi, bo inaczej funkcjonują, bo są nie od nas, ale i do nich dociera to światło, i do nich dociera to doświadczenie mocy Boga. Chodzi tylko o to, żeby coraz bardziej być otwartym na tę duchową rzeczywistość, duchowość, którą Bóg błogosławi dostrzeżeniem, odkryciem i zmierzaniem, no właśnie, do Mesjasza, do tego, który się objawia. Ciekawe, że powstaniu przeciw Rzymowi przewodził Szymon bar Kosiba, któremu zmieniono imię na bar Kochba, czyli syn gwiazdy, sugerując misję mesjańską. I wielokrotnie można powiedzieć, ta zmiana, która następuje w myśleniu, w podejściu, jakakolwiek rzeczywistość to jest, powoduje, że coraz bardziej przybliżamy się, mniej czy bardziej wierzący, chrześcijanie i poganie, coraz bardziej przybliżamy się do Mesjasza w czasie i przestrzeni, ponieważ On jest centrum każdego i wszystkich. Niech w tym odkrywaniu światła i mocy błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.